no, się zachowałem nie tak jak trzeba. I proszę panią, jak pani ich rozpozna, to proszę powiedzieć, do tego ja wezmę na dywanik. Jak się powtórzy, to wyrzucę. No bo tam to tak rugają się, no, krzyczą, to zaczepiają. Kołem, pani tu jest jedyną kobietą, mają pani szacunek okazywać. Ja mówię, wie pan, no nie muszą przede mną padać na placek, ale przynajmniej niech się zachowują. No to nie musisz tam wchodzić wśród tych chłopów. Tak, żeby być tą jedyną kobietą wśród chłopów. No, bo jestem jedyną. No także państwo zobaczą, tu jest jedyna biedna mysz wśród naszych tych kochanych zwierzątek, które mają bardzo dużo dobroci w sobie. Jak tak się zasłuchać też w opowieści weterynarzy, proszę państwa. Ciekawe rzeczy. No już wiadomo czym. Jeszcze jest, tak stoi się, śmieje do tego i tak, wiesz, wzrok poniżej tego, no, paska od spodnie. No chyba nie podziwiał swoich szturowanych. No, to jest po prostu dno. To jest dno. Tacy są ludzie. A nie, tacy ludzie nie powinni. Tacy nie powinni być, czyli, że są. Hanka Gronkiewicz też jest, a nie powinna być. Już dawno nie powinna być i dawno powinna zrezygnować, ale ona tego nie rozumie, bo jej się wszystko należy. A teraz nie wiem, czy ty wiesz, że te przejmowanie kamienic, to mówią po imieniu, że to jest kradzież, że to jest złodziejstwo. To jest po prostu... Po imieniu mówią. Że ona przynajmniej powinna się po prostu pochwalić tą wiedzą dla dobra sprawy, co ona wie, a ona ni to, ni to już 14 tysięcy już zapłaciła za niebycie. Widzisz, to się bardziej opłaca niż zdradzenie kolesi, bo być może kolesie jej zagrozili, powiem nie. A jak nie zagrozili? Ona sama wie, że gdyby zdradziła, to by... Krótkie życie, no. Miała świadomość, że na takim stanowisku to zawsze, jak to mówią Rosjanie, mogą być podwadne je kamień, czyli kamienie, które nie widać. Proszę tu się uśmiechnąć. Nie będę się uśmiechnąć. Do widzenia.